Cóż tu się odpierdala znowu? No ci ludzie są pojebani. Kurwa mać. Kurwa, kabaret normalnie, kabaret. Taka pogoda, wsiąść na rower. Autami będą dupy wozić. Ja miałem mieć zamówienie gotowe za 8 minut, a już wskoczyło, że jest gotowe. A już wskoczyło, że mogę odebrać. Ci też są dobrzy. Ta restauracja na Kazimierzu. Ale poszedł. To musi być zabawa, jak mnie głupi rower elektryczny tak cieszy. To taki krocik, oj. Ta restauracja na Izaka lubi sobie wydać komu innemu, jak kurier nie zjawi się w ciągu, ja nie wiem, 5 minut. Jak odklikają, że mają gotowe. W ogóle kurcik za 16 zł. A jak Glovo płaci 16 zł za dostawę, to podejrzewam, że wycieczkę mam na drugi koniec miasta. Tylko dwie zbłąkane owieczki. Założyłem tą bluzę, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Mam kurtkę w plecaku i coś czuję, że bardzo szybko ją zmienię. Nadchodzę, moi kochani partnerzy. Proszę nie wydawać nikomu innemu. Dzień dobry, 587. Dobra, dziękuję. Ruczaj 30A. Chłopaki dalej siedzą. Ale to taki ewidentnie spocik woltowców. No. Ścieżkę ma, będzie chodnikiem zapierdalał na tym wypożyczonym sprzęcie. Janek z Bike Show CC. Dzisiaj tak zszedłem do piwnicy, popatrzyłem na te wszystkie części, które ja wymieniłem w rowerze od czasu jazdy jako kurier. Kilka z nich tam jeszcze jest w nienagannym stanie. A mam tą ramę, co mam wrzuconą na trenażer, ramę od roweru. Więc naszła mnie pewna myśl, żeby sklecić z tego wszystkiego. Jeden rowerek i jeszcze jeden. I to byłby rower do manualnej jazdy. Zrobimy z tego odcinek, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, alarm. Alarm, czyli trzeba klepać grafik. Ty, mnożnik poszedł do góry. 1,42 na 1,45.
W sobotę w ogóle jest plan, nie zaklepałem. W sobotę jest plan jeszcze, żeby ciasnąć Uberka, ale w nocy. Może nie 4 godziny, ale tak ze 3. No ze 3 godzinki myślę zrobię. Kurde, martwi mnie to, że tu będzie błoto. A gdzie z Jożem się wjebał? No i może zrobimy kilka dostaw w manualu jeszcze, jak za dawnych czasów. Jak za dawnych lat na... No. Powciągamy trochę nocem. Pokurwujemy trochę. Tylko martwi mnie to, czy ten łańcuch, bo to dyszka będzie z tego roweru, czy ona będzie działać z korbą, bo mam na kwadrat korbę. Ale chyba powinno działać. Przerzutka będzie 9. Kaseta, łańcuch 10. Korba jakaś z dupy, stara na kwadrat. Hamulce TMT 200. Też co były w tym rowerze. Będzie trzeba je odpowietrzyć. Tarcze hamulcowe mam tak zjechane, ale też włożymy. W ogóle miałem to dzisiaj składać. Ale tak sobie myślę, jak trzeba będzie co doinwestować, bo nie wszystko się uda przełożyć, no to wypada coś zarobić, nie? Zajebisty park. Ja tu jechałem zimą. Tylko że po śniegu. W sumie 5-7 takich kursów strzelić i mogę iść do domu. No jest, Łagiewnicka. Po lewej, ja tu przecież byłem. To jest ten sam blok, co wtedy w zimie tu byłem. Kurwa, musi jechać teraz. Się okaże, że ten sam klient jeszcze. Nie wiem, co ja mu wtedy wiozłem, Biedronkę chyba. No i tu wchodziłem do klatki. Dzień dobry. Proszę bardzo. Jedzenia. Zmienili mi zamówienie. To chyba nie ma to se chillować powoli, tylko trzeba zadupiać. No nie, 13 minut, no ale pewno będzie wcześniej. Coś te Biedronki się wyrobiły ostatnio. A 34 zł paragon. To będzie leciutkie. Chyba że ktoś zamówił skrzepkę wody mineralnej. Oaza nie jest taka droga. Czy tam Saguaru. Przecież ja mam tu gdzieś listę. Są trzy cisowianki. Dobra, nie będę teraz patrzył, bo tu się ruch zrobił. No ale poza tą wodą to same lekkie rzeczy. Zamawia Peszkin. Sławek, czy to ty? Jak to będzie Sławomir, to ogarniemy wejściówkę na klauta. Zajebiście.
dla przewóz osób niepełnosprawnych, no to akurat by mogli mnie zgarnąć. Dobry, 3-4-2. Zbrojarzy, ja pierdolę. Żartowałem z tymi 7 kurcami na takiej odległości. No i ciejcie, tylko mi światło spierdoli. Jeszcze ja, halo, halo, widzisz mnie? Dzięki. Kurwa, dziura jebana. Wszędzie pocięty ten asfalt. Co chwilę coś grzebią. Zrobią nowy asfalt i rozcinają i grzebią pod tym asfaltem. Kurwa, jakby nie można było wszystkiego zrobić, a potem wylać świeży nowy asfalt. Każda ścieżka rozdupcona. Odwrócić pani? Albo nie, bo to dość ciężki ten plecak. Ten żółty kotek to będzie mój znak rozpoznawczy na mieście. Nikt nie wie, jak ja wyglądam. Ale taki kotek podejrzewam, że jeden jeździ na kierownicy. Także zapraszam po autograf. Światowej klasy dostawca jedzenia. Gość mi od opon odpisał, że założył te opony na nowe koło i u niego żadne bicie nie występuje. Co odsyłałem te oponki. To było pewne, że będzie jechał na tym wózku. No i pewnie będzie chciał mi je wcisnąć z powrotem. Szkoda, że sobie nie nagrałem filmu. Są tu jakieś numery? Gdzie ją jest? 38. Bułgarska to jest kurwa jakaś. Ja miałem na zbrojarzu dojechać. Kurwa, Wapineska jest źle. Chyba tam. Chyba. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Za dwa? Jeszcze palec. Dzięki. Widzenia. Trzy dyszki jest. 50 minut. Coś jest. Pod skalę na 8 km. Na Wolę Duchacką. Wracamy do zimowych wycieczek. I to ja dzisiaj szybciutko baterię wystukam. Jakby takie trasy jeździł, to nie wróżę jej długiego żywota. No, zamówienie jest gotowe. Elegancko, wszystko na czas. Tylko nie ja. Chyba mi zmienili trasę, bo ja na Limanowskiego jadę. No i dobrze. Wracamy pod dom. Rek się ośrodkiem ścieżki. Bateria mi się w kamerze kończy. Odbieramy i zmieniamy. I tutaj się siądzie, dobra? Uuu, tu się cena na paragonie różni. Dobre 5 zł. Potwierdzi mi to?
potwierdziło. Chyba nie ma takich problemów jak kiedyś, że mi się gotówka nie zgadzała i już mi nie chciało puścić, musiałem na support pisać. Widzieliście go? Okulach za dupca i przez torowisko na dziko przeskakuje. Dobry. Dobra, na Świętej Kingi, no to jadę pod dom. Lecimy tędy, już nie lecie tam miastem przecisko. Aha, baterię miałem zmienić. Dobra, staję, zmieniam. Bo mi na dostawę braknie. No to od razu sobie bluzę zostawię w domu, kurtkę założę. Nie ma takiego ciepła, jak mi się wydawało. Ale teraz taki okres, że nie mogę być chory. No i co? Cofamy. Kingi 13 jest tam bliżej Hetmańskiej. Od tamtej idą wyższe numery. Ha, jak to się teraz mówi? Takie we freak fightach. PDW. Ciekawe ile jeszcze nauczycieli pracuje tutaj. Tamtych lat do tej pory. Pan od WF-u to jest nieśmiertelny, on na 100%. Wiecznie młody. Pan Rzet. Dzień dobry. Dziękuję również, do widzenia. Wzajemnie, dzięki. Godzina 15, 42 zł w kasie. Wpadł mi Poke Poke Taiwan Bistro. Nadaj Boże. Kurde, fotochromy to są słabe pod takie ostre słońce. Słabo widzę. Kulturalnie 5 na godzinę. Dzień dobry. 374. Bye bye. Przemysłowa 4. To lubię. Wszystko jest zapisane. Klatka, numer, piętro. To ja szanuję. To nie dzwoni? Co jest kurwa? Dobra, jadę główną bramą, mogłem tu w sumie od razu jechać.
którą stronę iść. Dzień dobry. Dziękuję. Do widzenia. No, coś z przemysłowej tutaj. Gdzie to niby jest? A, tu jest baron, dobra. Barska. Ciekawe, co to jest ta fajka. Chyba rurę wciąga. A pachnie to jak jakieś, nie wiem, te... Kiedyś paliłem tego e-papierosa takiego smakowego, jakieś te olejki się wlewało. Identyczny zapach. No ciekawe, czy ja tu wyjadę teraz tak. Chyba ruch jak na Marszałkowskiej. Znaczy chuj wie, jak jest na Marszałkowskiej. Jak się mówi. Nie, nigdy nie byłem. Widziałem ten ich jakiś most. Co im tą kładkę wybudowali. Tam w ogóle jest Coco Jumbo. Na piesi, rowery, wszyscy jak na skrzyżowaniach w Chinach. Kurwa, gość miał tak zardzewiały rower, że aż był z przyjemnością z nim wywiad przeprowadził. Jak on to kurwa zrobił, że doprowadził rower do takiego stanu? No bidne samochody to tu nie stoją. Jebani, w końcu ludzie mają tyle pieniędzy. Na pewno nie z Glovo. Chyba nie wiem, czy ja nie naładowałem do pełna tej baterii, czy jaki chuj, ale zaraz będziemy kończyć. Rozmyślił się. Dobra, ty sobie już jedź tam, ja tu. Coco Jumbo i do przodu. Jestem w złej klatce chyba. Nie była druga klatka. Jak chuj pisze, trzecia klatka to kurwa lezie. Prawie. Co jest kurwa? Znowu w tym samym miejscu jestem. I no pojebało mnie. Ale kurwa, wszedłem drugą klatką. Jestem w tym samym miejscu, co... Wszedłem trzecią klatką wtedy. Nie no, pojebie mnie. Wie pan co, bo łażę w kółko jak
Nie powiem co, 40 numer potrzebuję. 40. Drugie piętro, 40. Za szybami winda jest. Aha, to ja tam wyjechałem. Dobra, dzięki. Się godzinówka spierdoli. A 40 gdzie? A co jest do chuja? 40 w prawe do końca. Okej, okej. Niestety, tak. Dzień dobry. Mam numerację. Szukałem właśnie w ogóle do innej, do inną windą wyjechałem. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Sześć dych jest. Dobrego literka za to kupił. A jakby tak pierdolność nie wszystkim iść do domu? Da się tu wyjechać? Celna. Pewnie Benik. No oczywiście, że Benik. I jest tu wyjazd. I chyba profesjonalne nagrania. I gość chyba z aparatem jeździ na deskorolce. Fajne ujęcia muszą wychodzić, jakie w ruchu, jakby to dronem robił. Tylko, że jak wydupcy to parę tysiaczków może się rozdupcy. Kurwa, w chuj miejsca tu jest do zaparkowania. Kurwa, widziałem, dziękuję. Dawaj tym wózkiem golfowym. Chyba się troszkę muszę wjebać. No tak, z 10 stopni ciepła jakby było i zajebista pogoda. Kurwa, pochwaliłem przedtem. I chuj. Centymetr i by była kolizja. Dobra, proszę bardzo. Do widzenia. Zmieniłem baterię w kamerze. Wypadła mi z ręki tu na beton. Szkoda, że się nie rozdupcyła, bo byłby powód, żeby ją wymienić. Padło mi zamówienie z Maca, z kącika, gdzieś na Kazimierz. Siemano, to znowu ja. Masz ulubiony dostawca. Dobry, 001. Tak? 001. Proszę. Dziękuję. Myślałem, że ja moją jazdą wkurwiam kierowców. Tutaj, dzień dobry. Ups. Proszę bardzo, do widzenia. Co robimy dalej? Stachowskiego.
Sushihiro, ja pierdolę. Mam nadzieję, że mają gotowe. Nie wiem, tam znowu czekał pół godziny. No, powpisywałeś się, pobawiłeś się? A bramka była otwarta. Dzisiaj mieszkanie od siódemki zaczynałem. Jest jedynka. I chuj. No i dalej, przecież jedynka jest po piątce. Czego nie rozumiesz? Mieszkanie numer jeden to jest tam? Nie, tam. Dobra, dobra, dziękuję bardzo. No i co, czekamy 10 minut. Globo, tak. Po... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest do pani, nie? Nie, Globo. Nie, Globo. Sushi. Globo, sushi, tak. Sushi, tylko tam jest 10, tam jest jedynka. Tam... Aha, to jest drugie jeden, dobra. A ja tam pukałem. Dobra, przepraszam, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Jak wyskoczyła, od razu jak żem wbił, że klient nieobecny. No, tak to trzeba załatwić, a nie dzwonić, pisać. O tyle szybciej. Myślałem, że to sushi sobie będę musiał wziąć, a tak nie bardzo mi to sushi podchodzi. Następne. Apricotto pizza and burger. No, lepiej jakby był burger. Super, dziękuję bardzo. Dzień dobry, do pani pizza, tak? Tak. To tam gdzie 68 złotych. Dziękuję pięknie. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Podziwiam widoki, jak wiesz, zapierdolę 10 z buta. No i fajnie, McDonald's, Galeria Kazimierz i na Wiślane. Piękny zachodzik. Szkoda tylko, że nic nie widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa mam GL i 19. Ja myślę, panie profesorze, że trzeba jednak wejść i popierdać.
Ja pierdolę, 5 kilo w plecaku, kanapeczek, a widzieliście jak fachowo ktoś zawinął ten napój? Zrobił torcika z tego. Śmiechy, chichy, ale się może okazać, że to jest lepiej zabezpieczone niż normalnie jak robią, tylko że zużył na to z 15 naklejek. Kurwa, ja nie popierdolę tych paczek, to będzie dobrze. Od jednego klienta mam wziąć 110 gotówki. Nie mogę zapomnieć. Five minutes later. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Naglowa, nie? Tak, a jakie imię? Narostek. Okej, dobra. To nie jest tutaj? Hmm? Nie tutaj? Tutaj właśnie podszedłem, bo dopiero wracam. Zamówiłem. Dobra, wcześniej. Dobra. Zapłacone chyba. No tak. To ja mam dwa. To jest pana. Moment, 119, bo są chyba 3. To jest drugie, jeszcze jedno. 119, trzecie. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję również. Wzajemnie, dzięki. Do widzenia. Siemano! Delikatne zapąki. Boże. No co, w prawo czy w lewo? Czy prosto? Nie tu. Dobra, 108 zł będzie. Dziękuję bardzo. To i jeszcze napój. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dobra, robimy jeszcze jedno. Doner kebab za 5 minut w galerii. Kurwa, pakietówkę mi jeszcze dali. By to chuj z KFC. A przecież ja nie mam baterii, żeby jej rozwozić po całym mieście. Chciałem jedno i do domu. Doner jest gotowy. Na KFC trzeba będzie poczekać 4 minuty. Lowo 321. Dobra, a no dobra. 10 minutes later. Chyba 15 minut później.
A ja dalej z tymi kebabami, co odebrałem wcześniej. Cofam, po co powiedziałem, że zaczęli się ruszać w Kejsy. I ja się ruszałem. Ja jak wchodziłem do galerii, to jeszcze... jeszcze coś jasno było. Wyszedłem i chuj. Noc. Przepraszam pana, że jak długo to trwało, ale dali mi drugie jeszcze z KFC, a oni tam się ruszają, także... Ale było między nimi jest ciepło. Dziękuję. Do widzenia. To was KFC? Tak. Na jakie imię? Name? Dobry. Okej. Okay. Jedno i... Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dobra, liczymy to. 137... Kurwa, nie latarka. 137 dzielone na 4, bo dzisiaj dojeździłem. 34 zł na godzinę. No. To co? Kanarka?